Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnej audycji, kolejnym programie, kolejnej rozmowie w moim, naszym, Państwa studio Wiecznie w Budowie. SWT TV zaprasza na rozmowę na naszej prowizorycznej kanapie. Moim gościem jest... Konrad Smuniewski, działacz Młodzieży Wszechpolskiej już od kilku lat. No właśnie. Młodzież Wszechpolska. Organizacja, której nazwa wzbudza, nazwijmy to niechęć eufemistycznie i delikatnie, dużej części mediów. Myślę, że może być to spowodowane tym, że jednak to nie są do końca polskie media. W takim sensie, że te media uważają się po prostu za polskie i przedstawiają nam wizję świata, która sprzeczna jest z tym, co my wyznajemy. I dlatego będą zawsze mówić, że to my jesteśmy ci źli, ci najgorsi. Po prostu będą podkopywać pozycje naszych tradycji narodowych. No zresztą wszystko, co polskie, co ma w nazwie polskie, jest po prostu uznawane bardzo często za nieeuropejskie, tak jakby Polska leżała w jakiejś Afryce czy w jakiejś Azji, prawda? Oczywiście, że tak. A propos Europy, zawsze przypominam Polakom, którzy, tak jak Pan wspominał, wyznają te wartości tych różnych gazet, tych różnych mediów, że Polak nie może czuć się obco w całej Europie, dlatego że my mamy wspólne wartości z każdym narodem europejskim. Nieważne, czym jesteśmy w Unii, czy jesteśmy w różnych innych organizacjach, czy w nich nie jesteśmy, dalej partycypujemy w tym jednym naszym kręgu cywilizacyjnym. Właśnie. Jako Młodzież Wszechpolska jesteście w grupie organizacji zwanych narodowymi, ruchem narodowym. Mm-hmm. Nie chcę już tutaj mówić o ideologii, co sobą reprezentujecie, bo to pewnie już tysiące słów wypowiedziano na ten temat i wszyscy wiedzą, ale mam pytanie. Tak. Bardzo proste pytanie. Dlaczego wy jesteście wszyscy tak podzieleni jako ta strona narodowa? Myślę, że są dwie odpowiedzi na to. Pierwsza, najprostsza, po prostu jesteśmy Polakami. Polacy mają to do siebie, że tam gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. A druga sprawa to, że politycznie często dzielą się prawicowcy przez różne gierki prowadzone nie tylko polskimi rękoma, przez różne inne partie polityczne. Podkupowani są politycy często. Słyszałem niejednokrotnie, jak to oferowano różne sumy za to, żeby ktoś startował, nie startował, zmieniał listy, zmieniał partię. A często tak się zdarza, że po prostu podpuszczani są politycy. No dobrze, ale jak znam życie, to i słyszę, i widzę, to obserwuję, to prawie, no dobrze, nie będę mówił o procentach, większość Polaków uznaje ruch narodowy. Uznaje ruch narodowy, tylko dlaczego w takim razie żadna praktycznie organizacja narodowa nie jest w stanie wystawić reprezentacji i wejść do Sejmu? Myślę, że spowodowane to jest tym, że Prawo i Sprawiedliwość to jest taki bizon, który położył się na drodze i go z prawa, z lewa nie da rady wyminąć. Jak z prawa ktoś buduje ruch, no to zaraz oni próbują troszeczkę tą narrację podbudowywać swoją, że nie rozbijamy prawicy, głosujcie na nas. No i mnóstwo jest takich Polaków. Ale mówisz tylko Prawo i Sprawiedliwość. Nie no, dobrze, zostawmy. Ale to nie chodzi tylko o Prawo i Sprawiedliwość, bo część ruchu narodowego weszła do ruchu Kukiza na przykład. Oczywiście, że tak. No i co z tym? No i rozwijało się niestety. No myślę, właśnie. Że w wielu przypadkach to była kwestia ambicji politycznych, kwestia tego, że mogła, nie wiem, komuś uderzyć stodówka do głowy. Nie chciałbym tego teraz oceniać, bo jednak potrzeba trochę czasu na to, żeby całość oceniać. Dobrze, a w takim razie co możecie zrobić, żeby się po prostu zjednoczyć, żeby ta strona narodowa, Polska, bo ja rozumiem ruch narodowy w bardzo prosty sposób, Polska przede wszystkim, prawda? Oczywiście, że tak. Niekoniecznie Polska jako państwo, znaczy koniecznie jako państwo, niekoniecznie zawsze mówimy o narodowości, o różnych rzeczach, to nie o to chodzi, to co wam zarzucają. Po prostu każdy, kto uznaje, że państwo polskie jest pierwsze, prawda? Można nazwać narodowcem. W pewnym sensie na pewno. Każdego, prawda? No właśnie. I skoro tak wszyscy myślicie powoli, to Czy nie prowadzicie żadnych, czy nie ma wśród Was żadnego dążenia do zjednoczenia tego ruchu? Nie chciałbym mówić za starszych kolegów, ale my jako młodzi
czyli na przykład ja z Młodzieży Wszechpolskiej, mam wielu kolegów z różnych organizacji narodowych, z innych prawicowych, mniejszych, większych i my wszyscy razem potrafimy się spotykać, rozmawiać razem i myśleć nad tym, co będzie w przyszłości. Na razie oczywiście jesteśmy nawet niektórzy z nas zbyt młodzi, żeby w ogóle wystartować do tego Sejmu, ale rozmawiamy, spotykamy się, próbujemy oddolnie budować różne mniejsze czy większe jakieś spotkania robimy z różnymi ludźmi, czasem załatwiamy sprawy lokalne, jakieś pomniki, ulice i tak dalej, rzeczy, którymi możemy się realnie teraz zająć. Bo przecież jako Zjednoczona Siła Narodowa będziecie stanowić taką siłę, która, jak powiedziałeś, że Prawo i Sprawiedliwość leży na drodze ani z przodu, ani z tyłu ominąć, to jedyne wyjście to przejść po tym, prawda? Bardzo ciężko to by było zrobić, naprawdę trzeba. No ale nie, no to jest jedyne wyjście, więc w tym momencie, jeżeli zjednoczy się ruch narodowy wokół idei jakiejś, prawda, narodowej, czyli określicie sobie jednoznaczne definicje ruchu narodowego i pojęć przede wszystkim, jednoznaczny program. I teraz wróćmy do tej, do różnych rzeczy, bo was się kojarzy przede wszystkim z ideologią. Oczywiście. A ekonomia? Sprawy ekonomiczne, przynajmniej z mojej perspektywy, są mniej ważne, w takim sensie, że lepiej, żeby, że nędza materialna jest, znaczy nędza moralna jest gorsza od tej materialnej, przynajmniej z mojego punktu widzenia. I nie powinniśmy skupiać się, tak jak wiele środowisk, ekonomocentrycznie, to znaczy patrzeć tylko na gospodarkę, ale przede wszystkim na sprawy duchowe, sprawy moralności. No tak, i to ale nas w programie muszą się znaleźć konkretne rzeczy typu na przykład promocja polskiego, polskich przedsiębiorstw. No tak. No to promocja polskich małych przedsiębiorstw, niedożynianie ich, to już jest program ekonomiczny. To są podstawowe punkty oczywiście, tylko wiadomo, są bardziej socjalni, mniej socjalni narodowcy i często to są o szczegóły się kłócą. No tak, i to jest taka pewna taka dychotomia w ruchach, które nazywają się prawicowymi, ponieważ bardzo często zauważam, że wy macie rzeczywiście prawicowe, konserwatywne poglądy w sensie ideowym, moralnym, ideowym, natomiast niestety w sensie gospodarczym to nie macie nic wspólnego z prawicą, tylko bardziej z lewicą. Ta socjalność. To nie nazwałbym tego tak, dlatego że jest mnóstwo osób, które mają bardzo liberalne poglądy gospodarcze. Jest część osób, która ma bardziej socjalne poglądy. I tak naprawdę, gdyby spojrzeć nawet na jedną organizację, czy to na przykład Młodzież Wszechpolską, czy Obóz Narodowo-Radykalny, no to gdyby wejść w to środowisko, to można całe spektrum od prawa do lewa różnych poglądów gospodarczych namierzyć, tak osoby wyznające różne poglądy gospodarcze. Ale a propos zjednoczenia. Kiedyś przyjąłem ze swoim przyjacielem jedno założenie. Nie kłócimy się o gospodarkę, dopóki nie będzie 51% w Sejmie dla nas i koniec. No dobrze, tylko jak będziecie mieli 51% i zaczęcie się kłócić i się potem znowu podzielicie, to już nie będzie 51% i was znowu rozpracowują. Bo ja się zgadzam z tym, że bardzo wiele sił politycznych, zarówno w Polsce, jak i na zewnątrz Polski, robi wszystko, by nie było możliwości zjednoczenia się narodowców, przez podstawianie różnych osób, różne prowokacje, różne rzeczy. Wiem, to nie o tym jest ten program. To wymaga specjalnego, notabene wymaga to specjalnego programu i proszę Państwa, ja chcę taki program zrobić, taki film. Nie na podstawie konkretnych przykładów, do czego wrócimy do Marszu Niepodległości, policjantów działających na zlecenie, ale na podstawie pewnych działań naszych głównych przeciwników, które sam pamiętam jeszcze z kontrwywiadu, które zwalczałem kiedyś. To jest bardzo ważne. Ruch narodowy zawsze był takim celem. Niestety, ale to jest od dawna, to jest chyba od początków, od Katarzyny Wielkiej i od czasów zaborów, że wszelkie ruchy narodowe zawsze będą w jakiś sposób atakowane przez siły zewnętrzne i wewnętrzne oczywiście, tak jak jest teraz. Natomiast wróćmy do tej gospodarki. Ja na przykład uważam, że ingerencja państwa powinna dotyczyć tylko dwóch rzeczy. To znaczy? Budżet, szeroko rozumiany, to jest także i polityka fiskalna. Budżet i bezpieczeństwo. Cała reszta to jest tak zwana wolność gospodarcza. Czy pan się z tym zgadza? Czy zgadza się z tym jako przedstawiciel ruchu Młodzieży Wszechpolskiej? Znaczy, jako Młodzież Polska nie mogę się wypowiadać, dlatego że my nie mamy konkretnych poglądów gospodarczych. Mogę powiedzieć jako ja, Konrad Smuniewski, że zgadzam się co do tego, że
powinno być pewne uproszczenie tak systemu podatkowego, powinniśmy mieć prościej założyć firmę. Ja bym chciał pójść założyć firmę w 5 minut, jeśli miałbym pomysł, tak? Obecnie nie mam takiego pomysłu, nie aspiruję do tego, ale znam mnóstwo osób, którym się nie opłaca prowadzić biznesu po prostu, bo to jest mikrobiznes. Chcieliby zarobić sobie 500 zł w tygodniu, załóżmy, ale ich nie stać na to. O gospodarce nie mogę mówić jako Młodzież Polska, dlatego że to jest organizacja ideowychowawcza. Nie zajmujemy się pisaniem programu dla Polski, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze. Natomiast, tak jak już wspominałem, mamy szerokie spektrum różnych poglądów. Na pewno u nas nie można być socjalistą, nie można być liberałem dogmatycznym. Ja na przykład mogę wypowiedzieć się jako Konrad Smuniewski i powiem, że oczywiście należy wiele spraw uprościć. Na pewno pozbyć się wielu różnych urzędów, które są zbędne. Pozbyć się wielu etatów państwowych. No bo jednak to jest obciążenie dla szarego obywatela. Uprościć podatki, żeby każdy mógł swobodnie myśleć nad tym, ile on ma do zapłacenia, kiedy, jak i czy jest w stanie, będąc prostym człowiekiem, założyć firmę i nie martwić się tym, że zaraz mu ktoś wjedzie z urzędu i zamknie go jeszcze za to, że czegoś nie zapłacił. No ale jeszcze jestem za tym, żeby jednak wspierać dzietność w Polsce. Mamy w tej chwili niestety sytuację, w której nasze społeczeństwo wymiera, nasz naród umiera, dlatego trzeba wspierać po prostu polskie rodziny, żeby im się chciało mieć dzieci. Tak, oczywiście, ale to wszystko się mieści w ramach programu gospodarczego i tak jak państwo reguluje ten program gospodarczy poprzez pojęcie budżet, bo wystarczy zmienić stawki na VAT, czy dobra, nie wchodźmy w szczegóły, ale wystarczy wyzerować VAT na rzeczy dziecięce. Ale to bym nie powiedział, że to jest takie proste. Proste. Mogłoby być proste, gdyby w Warszawie nie było więcej urzędników niż w całym Nowym Jorku i w większości, i prawie w całych Stanach Zjednoczonych. No, to jest przykład. No dobra, teraz doszliśmy do Warszawy. Jesteśmy przed Marszem Niepodległości kolejnym. Zostawmy to, co było w poprzednich latach. Teraz jest PiS, ale pani Hanna Gronkiewicz-Waltz znowu wystosowała jakąś, no po prostu znowu zanegowała część tego marszu. Oczywiście, ona próbuje się pokazać. Dobrze. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Platforma Obywatelska jest i zawsze była przeciwko nam ideowo. Hanna Gronkiewicz-Waltz zawsze walczyła z patriotami, z narodowcami przede wszystkim i chciała przeszkodzić nam w organizacji Dobrze, tego marszu. Ktoś wam dał pretekst. Ktoś dał pretekst jej. No, z tego nawet, co pisze prasa prawicowa, wynika z tego, że dwie różne organizacje złożyły dwa różne plany marszu, czy nie dogadały się ze sobą. Ja wiem o jednym na pewno, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło konkretną trasę, zostało to wszystko przyjęte i była organizowana konferencja prasowa w tej sprawie. Dobrze, a co dała, to dlaczego w takim razie, bo ona powołuje się, prezydent Warszawy powołuje się na to, że były dwa różne zgłoszenia i nie mogą się tam dwa marsze odbywać w tym samym miejscu czy coś. Muszą być jakieś tam według prawa separowane i dlatego nie zgodził, nie wybrała sobie jeden po prostu. Bardzo możliwe, że chodzi o marsz, który odbywa się przy Politechnice, on ma tam gdzieś przejść, nawet nie wiem gdzie, chyba na Plac Zamkowy. Środowisk skrajnej lewicy, liberałów, którzy tam razem się zebrali, żeby protestować przeciwko tak faszyzmowi, tam różnym wymysłom. Czyli nie chodzi, nie ma nic takiego, że dwie różne organizacje narodowe złożyły dwa różne te... Nie, to jest to niemożliwe. To jest chyba, że ktoś, kogo nie znamy, to zrobił, ale nie jestem przekonany o tym. No to jest oczywiście, że jesteście w pewnym momencie ofiarą, kozłem ofiarnym wojny pomiędzy Urzędem Miasta a Marszałkiem, a Urzędem Marszałkowskim, prawda, czyli wojny politycznej, co oznacza, że dla Urzędu Miasta ważniejsze są doraźne dolegliwości polityczne niż coś takiego, takie słowo jak Polska, prawda, bądźmy szczerzy. Ale Marsz Niepodległości został teraz zarejestrowany jako cykliczna manifestacja i będzie miała pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Bardzo dobrze. To teraz wróćmy na sam koniec, pogadajmy jeszcze o niepodległości. W przyszłym roku jest mamy stulecie niepodległości, odzyskanie niepodległości Polski, prawda? Tak. Czy jesteście w komitecie obchodów?
My, w sensie jako Młodzież Polska, generalnie nie jesteśmy w nie tym jesteście. Komitecie, nikt nas nie zapraszał do tego komitetu. Chodzi o ten komitet prezydencki. Słyszałem, że ktoś od prezydenta wymyślił, że mają dokoptować przedstawiciela Ruchu Narodowego, ale z Marszu Niepodległości. Nie jestem pewny, na czym stanęło. Myślę, że głupio zrobiło się środowisku Kancelarii Prezydenta, że wszyscy są, tak? Jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, no która właśnie, walczyła z no patriotami, właśnie. Z PiS-em walczyła, tak? Są również różnego rodzaju lewackie internacjonalistyczne organizacje, którym Marsze Niepodległości przeszkadzają, sam zresztą. Jest Tadeusz Gus, który no nawoływał do, jego organizacja tak nawoływała do tego, żeby blokować Marsz Niepodległości. No właśnie, tymczasem nie ma prawie nikogo, chyba nie ma nikogo z przedstawicieli ugrupowań narodowych. Nie ma, nawet Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nie zaproszono, a oni walczyli i tak krew przelewali za ojczyznę, ale ich nie ma. No dobrze, dlaczego? Szczerze powiem... Co to jest grane? Wydaje mi się, że może być tak, że oni nie chcieli żadnych kontrowersji w Polsce i na świecie, więc zaprosili wszystkich, którzy nie wadzą. Zaraz, przepraszam, ale to ja już tego nie rozumiem w tym momencie i powiem szczerze. Mhm. Jak to nie chcieli kontrowersji? To zaproszenie środowisk narodowych na Święto Niepodległości Polski, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, które powinno być święte wszystkich Polaków bez względu na przekonania, ale wszyscy się obracamy w... wszyscy się obracamy w kręgu, w określonych granicach i w określonej materii językowej, prawda? Więc wszyscy, dla nas wszystkich Polska miała być droga i to ma być święto wybranych tylko w tym momencie. Mogło być też tak, że środowisko prezydenta wymyśliło coś, co funkcjonuje w Polsce od bardzo dawna. Narodowcy to są ci wierni, oni będą z nami do końca, będą wszystko robić dla Polski, to weźmy innych. No to jest optymistyczna wersja. To jest bardzo optymistyczna wersja i cieszę się, że macie taką optymistyczną wersję. Ja chcę przypomnieć również, że komunistyczny, uznawany za komunistycznego poetę Broniewski, w wierszu, który jest już wyświechtany jak cholera, napisał przecież są w ojczyźnie rachunki krzywd, obce dło nich nikt nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt, prawda? Więc to jest jakaś kwestia, że w sytuacjach ogólnonarodowych jednak nie liczą się pewne różnice ideologiczne. No tak jak ty mówiłeś, między wami są również różnice w sensie podejścia do... Oczywiście. Ekonomii, tak samo w stosunku podejścia do niepodległości i suwerenności Polski powinno być jednoznaczne. I tłumaczenie, wybacz, ale tłumaczenie tego typu, że nie chcemy denerwować obcych, nie chcemy denerwować tych, bo zaprosimy narodowców, jest dla mnie śmieszne, no przepraszam, ale to nie jest... Niektórzy mają takie kompleksy. Niestety. Jeżeli mają takie kompleksy, no to... No dobra, zostawmy to. Ja nie chcę tutaj oczywiście krytykować prezydenta, prawdopodobnie dlatego jest prezydentem, bo wie lepiej. No wie lepiej, dlatego jest prezydentem. I pewnie ma doradców, którzy wiedzą o wiele lepiej od jakiegoś takiego jak ja, prawda, w tym układzie. W związku z czym rozumiem, że ten błąd chyba jednak zostanie naprawiony. Macie jakieś przesłuchy, że ten błąd zostanie naprawiony, że dostanie się ja zaproszenie? Ja czytałem tylko na Twitterze, że ksiądz Isakowicz-Zalewski, prawdopodobnie z tego co pamiętam, to on pisał, że mają zostać dokoptowane tak dwie organizacje, Marsz Niepodległości i ktoś ze środowisk Ruchu Narodowego. Ktoś. Ale nie zostały, z tego co wiem, wysłane żadne zaproszenia oficjalne. Więc dowiadywanie się z mediów takich rzeczy jest trochę śmieszne. Nie, oczywiście, że to jest śmieszne, tym bardziej, że stulecie odzyskania niepodległości Polski jest świętem bardzo dużym. Większość nas obecnych tutaj nie dożyje następnego stulecia, na dwustulecia, prawda? No więc trzeba to w jakiś sposób uhonorować. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. Dziękuję. Dobrego Marszu Niepodległości. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych prowokacji w tym roku ze strony policji. Tak jak to było za czasów słynnego ministra, który pojechał na Ukrainę, chyba już wrócił z tej Ukrainy, ale nie pamiętam. Wczoraj widziałem go niedawno w telewizji. Nieważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.